Cześć piłkarzu, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o rytuałach. Każdy człowiek ma jakąś swoją codzienną rutynę. Na przykład, kiedy wstajesz, idziesz myć zęby lub idziesz do toalety. Lub robisz sobie śniadanie. Czy to jest takie coś, co robisz codziennie? Więc jako piłkarz musisz wprowadzić też pewną rutynę do swojego dnia. I będą to rytuały. Rzeczy, które będziesz powtarzał codziennie, i które na długi okres przyczynią się do tego, abyś został zawodowcem. Jak już mówiłem, stałe przestrzeganie właśnie takiej codziennej rutyny przyczyni się do tego, abyś mógł łatwiej osiągać swoje cele. No bo jeżeli zmuszasz się do czegoś, jeżeli mówisz, a muszę zrobić to, 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 no to będzie ci to przychodziło z trudnością, tak? Ale jeżeli bierz sobie to do głowy, że ty musisz to zrobić, bo to jest twoja rutyna, będziesz robił to automatycznie. Na przykład jeżeli wstajesz rano, no to idziesz do łazienki, tak? Idziesz załatwić swoje sprawy. To jest automatyczne. Ty nie mówisz sobie, że a muszę zrobić to, tylko po prostu tam idziesz i robisz to, co masz do zrobienia. Więc rutyna numer 0, tak? Bo zacznę w ciągu chronologicznym dnia. Od rana do wieczora, więc rutyna numer 0 to jest wstawanie i kładzenie się spać o stałych porach. Jeżeli chcesz być wypoczęty, jeżeli chcesz dobrze się czuć codziennie, musisz przystosować swój organizm do stałych pór spania. Jeżeli będziesz kładł się raz później, raz wcześniej, no to rozregulujesz swój zegar biologiczny i będziesz cały czas zmęczony. Więc chodzimy spać o stałych porach. Wstawaj w miarę jak najwcześniej. Niektórzy wstają nawet o 6 godzinie, ponieważ mają szkołę o 8 lub pracę, żeby móc wykonać trening. Jeżeli ty masz szkołę na przykład o 8 godzinie i wstajesz o 7.50, żeby tylko nasypać sobie płatków do miski i nawet nie dokończyć, bo musisz biec do szkoły spóźniony już o 2 minuty, no to tak nie będzie. Musisz wprowadzić stałe godziny kładzenia się spać, dajmy na to o 22 wyłączasz wszystkie sprzęty elektroniczne, żeby nie pobudzać swojego organizmu przed spaniem. I o 23 jesteś już w łóżku i szykujesz się do zasypiania. Dobra, więc rutyna numer 1. Tuż po wstaniu wypij szklankę wody. Szklanka wody pomoże ci oczyścić twój żołądek. Przygotujesz go na trawienie śniadania. Więc tutaj przechodzimy do rutyny numer 2. Dobre śniadanie. Musisz zrobić sobie śniadanie, które będzie zawierało białka, węglowodany i trochę tłuszczy. Musi być dobrze skomponowane. Jeżeli chcesz mieć energię na cały dzień, jeżeli szczególnie przewidujesz treningi w ciągu dnia, musisz dobrze zacząć ten dzień. Dobre śniadanie, ewentualnie jakaś kawa na pobudzenie, dużo wody, może zielona herbata. Zależy już co lubisz, tylko broń Boże nie jedz płatków z mlekiem na śniadanie. Pełno w tym cukru i nic wartościowego. Najlepiej zrobić sobie omleta lub jajecznicę, dosypać coś do tego typu warzywa, pomidory, cebula. Zawsze możesz dodać jakiegoś banana, orzechy na dobre tłuszcze. To już zależy od Ciebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, no to napisz w komentarzu, wtedy nagram odcinek właśnie specjalny na temat diety i tego, co należy jeść. Po śniadaniu, jeżeli już najadłeś się, załatwiłeś wszystkie swoje sprawy dotyczące higieny osobistej, zależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą czy amatorem, jeżeli masz czas, wykonaj trening. Otóż jeżeli jesteś profesjonalistą, to jest to normalne, że rano trenujemy, wykonujemy najlepiej jakieś ćwiczenia siłowe, bo wieczorem zawsze są ćwiczenia techniczne, szczególnie tak jest w tych większych klubach, że rano jest siłownia, a po południu są taktyczno-techniczne ćwiczenia na boisku. Jeżeli natomiast jesteś amatorem i nie masz czasu na wykonanie treningu siłowego, no to będziesz musiał w ciągu tygodnia rozłożyć te treningi, najlepiej dzięki napisaniu planu treningowego. Mówiąc o planie treningowym, w opisie masz link, gdzie podasz swój mail i imię, a ja Ci wyślę darmowy, tygodniowy plan treningowy, abyś już mógł zacząć trenować. Jeżeli jesteś amatorem, no to będziesz musiał rozłożyć w ciągu tygodnia tak to, że na przykład w poniedziałek robisz trening siłowy, we wtorek robisz trening techniczny, w środę robisz trening cardio. Jeżeli jesteś profesjonalistą, no to już masz większe możliwości, jeżeli chodzi o czas. Następną rutyną, dalej w kontekście treningu, jest rozgrzewka, rozciąganie się i nawadnianie organizmu przed i po treningu. Nie będę robił z tego
odstępnych punktów, ponieważ dla mnie to jest coś, co idzie wraz z treningiem. Więc przed treningiem dobra rozgrzewka stawów i mięśni. Podczas treningu dobrze się nawadniamy, ewentualnie wrzucamy na ząby jakieś węglowodany typu banan, typu żele energetyzujące, jeżeli macie dostęp do takich rzeczy. Po treningu chłodzenie organizmu. Na ten temat zrobię odstępny odcinek, ponieważ jest ogromna ilość metod chłodzenia organizmu po treningu, aby jak najszybciej wrócić do formy i przyspieszyć proces odnowy biologicznej. Ale jeżeli nie macie wiedzy na ten temat, po prostu dobrze się rozciągnijcie i wypijcie przynajmniej pół litra wody tuż po treningu. Tutaj mam dla Was taką poradę, jeżeli wykonaliście ciężki trening, bardzo ciężki trening i bolą Was nogi, weźcie zimny prysznic, ale tylko lejcie zimną wodą nogi przez jakieś 5-10 minut i zobaczycie, że zakwasy będą, ale będą znikome. Wykonajcie bardzo ciężki trening typu interwały lub na siłowni trening nóg i potem polejcie swoje nogi taką naprawdę lodowatą wodą. Oczywiście schodźcie z chłodnej na zimniejszą, zimniejszą i aż do lodowatej. Lejcie tak przez 5-10 minut i zobaczycie, że nogi nie będą prawie Was bolały. To pomaga też w uspokojeniu Waszych nóg, uspokojenie stawów. Szczególnie po ciężkim treningu jest to bardzo ważne. I dodatkowo polecam Wam jeszcze rolowanie mięśni. Macie takie wałki gumowe, które możecie kupić lub zamówić na stronach internetowych. Nie kosztują one dużo, są bardzo przydatne, jeżeli rozrolujecie swój mięsień tak przez 10-15 minut po dużym treningu. Ja to stosuję na tylny dwugłowy uda. Po ciężkim treningu czuję czasami dosyć duże napięcie, więc muszę je trochę rozluźnić i polecam Wam rolowanie mięśni, to bardzo pomaga. I taką ostatnią rutyną, czyli numer 4 lub 5, w ciągu dnia jest wyciszenie się. 30 minut codziennie musisz się wyciszyć. Wyłączasz telefon, wyłączasz telewizor, wyłączasz muzykę, wyłączasz komputer, wyłączasz po prostu wszystko, co Cię otacza, idziesz do cichego pokoju i zamykasz się w sobie. 30 minut codziennie musisz poświęcić na przemyślenia. Myśl o wszystkim, ale preferuj piłkę nożną. Myśl o tym, co robiłeś dobrze na treningu, czego musisz jeszcze się nauczyć, czego chcesz jeszcze potrenować, tak? Myśl o tym, co będziesz robił w następnym meczu. Myśl o tym, jak byś mógł stać się lepszym piłkarzem. I to jest moment bardzo, ale to bardzo ważny przed meczem. Właśnie ta koncentracja, te 30 minut wyciszenia się. Co prawda możesz użyć do tego muzyki, lecz niektórzy po prostu nie umieją myśleć słuchając muzyki, więc to już zależy od Ciebie, czy słuchasz jej, czy nie. Chodzi o to, żebyś się skoncentrował, żebyś się wyciszył, żebyś przypomniał sobie, do czego dążysz, jakie masz cele, po co to wszystko robisz i nie zapominał, że jesteś na drodze do sukcesu. Przytoczę tutaj taki przykład. Podczas meczu zawodnik, który jest nieskoncentrowany, przyjdzie piłka, zamiast być gotowy do następnego podania lub do strzału, no to on, co się dzieje? Przychodzi piłka do niego, on nie wie, co z nią zrobić, przeciwnik zabiera, op. I brama. A zawodnik, który jest skoncentrowany, widzi piłkę, już zobaczył dookoła niego, że są zawodnicy, do których może podać. Zobaczył też pozycję bramkarza, jeżeli ewentualnie chce wykonać strzał lub jakieś naprawdę długie podanie na drugi koniec boiska. I on to już wszystko wie, zanim piłka do niego dotrze, więc będzie gotowy, bo jest w pełni skoncentrowany do szybkiej gry. I to jest bardzo ważne w teraźniejszym futbolu, szybka gra. Jeżeli dochodzi do Ciebie piłka, masz ją przy nogach, a Ty nie wiesz, co z nią zrobić, no to szybko Cię zabiorą, spowalniasz grę, spowalniasz swoich zawodników, spowalniasz swoich kolegów z drużyny, więc musisz być skoncentrowany, w pełni skoncentrowany. Koncentracja jest bardzo, ale to bardzo ważna, szczególnie na wysokich poziomach, jeżeli jesteś zawodowcem. Musisz umieć się koncentrować, więc polecam Ci te 30 minut codziennego wyciszenia. Tutaj Cię zostawiam, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka i nie zapominaj subskrybować kanału. Trzymaj się piłkarzu, determinacja, motywacja, ciężka praca, idziemy do przodu razem. Cześć!